Robimy to w ten sposób, że mówimy o tym, słuchaj, my dzisiaj mamy plan o godzinie takiej, o godzinie takiej, o godzinie takiej, o godzinie takiej i bądź razem z nami, funkcjonuj razem z nami, ucz się razem z nami, bo to jest pewien proces, zobacz jak to robimy na żywo, fajnie, tak, teoria też będzie, wiedza też będzie, ale musisz zobaczyć praktykę, musisz się tego nauczyć i nie ma według mnie niczego lepszego niż takie... Cześć, treningowa Polska, z tej strony Filip i w tym nagraniu mega, mega grube pytanie, to znaczy pytanie, które tak właściwie powinniśmy od niego chyba zacząć tą całą serię pytań do tradera. Pytanie, jak zostać traderem, jak osiągać te rezultaty, jak nauczyć się tradingu w sposób efektywny, no taki, który będzie te rezultaty właśnie dawać. I dopiero w momencie, kiedy otrzymasz odpowiedź na to pytanie, będziesz tak naprawdę w stanie podjąć decyzję, czy faktycznie tym traderem chcesz być. Sprawdź sam. Ale przed sprawdzeniem kliknij koniecznie subskrypcję, kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych, następnych nagraniach z tej serii i nie tylko. Pojawia się na tym kanale masa, masa kontentu. Korzystaj z niego. Po prostu. Lecimy już z tematem. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za to słuszne pytanie, czyli jak nauczyć się tego tradingu, jak to zrobić, żeby na końcu zyskać efekt. I tu bym chciał rozróżnić kilka podejść różnych szkół. Takim pierwszym, z którym ja się spotkałem, to jest tak zwane podejście, masz jakieś pieniądze, masz jakieś oszczędności, to brokerzy bardzo często też komunikują, to wpłać te pieniądze na rynek, bo zaczniesz wtedy się szybciej uczyć, szybciej doświadczać, bo będziesz ryzykować prawdziwe pieniądze, poczujesz emocje, no i wtedy będziesz przywiązywać do tego większą wagę. To, że stracisz większość tych pieniędzy, to tam się nie przejmuj. Więc to jest jedno z podejść, które na rynku funkcjonuje. Osobiście się z nim zupełnie nie zgadzam, dlatego że dzisiaj nie potrzebujesz w ten sposób funkcjonować. To jest trochę tak, jakby dać komuś, kto... czy chce się nauczyć jeździć samochodem, na zasadzie, wiesz co, nie widziałeś samochodu, nigdy go nie dotykałeś, wsiądź, jak ci wyjdzie, tak ci wyjdzie, najlepiej jedź na miasto i później dojedziesz, to, że się porozbijasz, to, że może komuś zrobisz krzywdę, sobie zrobisz krzywdę, to się tam nie przejmuj, ale się spokojnie nauczysz. Ja celowo robię taki kontrast i takie porównanie, no bo to trochę tak wygląda. Jeżeli to jest podpowiedzią dla stosowane przez niektóre osoby i w ogóle instytucje, czy jako podejście, to jest dla mnie bardzo słabe rozwiązanie, zupełnie niepotrzebne. Znaczy, nie musisz dzisiaj tracić pieniędzy. Mało tego, tego typu działanie wiąże się jeszcze z takim podejściem, które ja przechodziłem lata temu. Już jestem 14 lat na rynku, trochę czasu minęło i kiedy ja zaczynałem, to musiałem szukać w książkach, w artykułach, w gazetach, pytać profesorów na uczelniach, jak wygląda rynek, giełda, jak to działa, a skąd pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, musiałem chodzić do biblioteki, żeby znajdywać opracowania. Dzisiaj to ci nie jest zupełnie do niczego potrzebne, bo technologia i to wszystko, jak funkcjonuje w naszym świecie, zupełnie się zmieniło. 14 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Więc te podejście, w którym ty musisz szukać samodzielnie, w którym musisz testować, musisz sprawdzać, musisz się zastanawiać, jak to funkcjonuje, jak działa, jak to zastosować, jak to wdrożyć, czy to jest aktualne, czy też nie, zajmuje mnóstwo czasu. Mało tego, tego typu działanie jest obarczone bardzo nieprzyjemnym cyklem doświadczeń, mianowicie będziesz popełniać mnóstwo błędów i daj Boże, trzymam mega kciuki za każdego, kto wybierze tą drogę. Ja ją przechodziłem, więc doskonale wiem, czego można się spodziewać, ale ze wszystkich sił jeszcze raz trzymam kciuki za ciebie. Jeżeli się nie poddasz, będziesz wytrwały, będziesz wytrwała. Po prostu jest to bardzo trudna droga, jest szereg błędów, porażek. Często wchodzimy w jakieś, nazwijmy to, zakamarki wiedzy, gdzie okazuje się na końcu, że w sumie to nie miało sensu i minęło pół roku i my go straciliśmy. Pół roku straciliśmy na nic. W zasadzie to nie mogło przynieść żadnych efektów. No trudno, mówimy, no okej, będę robić dalej, będę szukać dalej. Tego typu podejście wiąże się też z tym, że w zasadzie doświadczysz i przetestujesz większość rzeczy, które na rynku mogą być. I mało tego, wielokrotnie okaże się, że ta rzecz, której jeszcze nie wiesz, to jest ten element, którego ci brakuje, żeby mieć efekty, żeby mieć wyniki. To jest znowu takim podejściem absurdalnym, bo tych rzeczy, które na rynku można robić,
z różnymi instrumentami na różnych, powiedzmy, rynkach, bo te rynki też są złożone, no się okazuje, że w każdym miejscu jest coś do zrobienia, wszędzie pojawiają się nowe elementy, no i za każdym razem dochodzisz do wniosku, że w zasadzie to jeszcze ten nowszy element, który się właśnie teraz pojawił, to on jest jeszcze bardziej interesujący i faktycznie muszę się go znowu nauczyć, opracować, popełnić z nim błędy, nauczyć się, wdrożyć. Czas i wielokrotnie przy tym strata pieniędzy. I to jest jedno z podejść, które prowadzi do efektów na pewno, tylko pytanie, czy masz czas, czy możesz go przepalać wielokrotnie, czy możesz się frustrować w tym zakresie, bo dzisiaj jest takie oczekiwanie, powiedz mi dzisiaj, a żeby to od razu zadziałało, więc w tym pierwszym podejściu tu naprawdę jest potrzebna wytrwałość i cierpliwość. No i wielokrotnie jest to też związane z tym, poprzez te błędy, które się popełnia, że tracimy pieniądze i to no, te, które gdzieś tam oszczędzamy, te, które zarabiamy tak na co dzień, być może w pracy w różny sposób. Nie jest to podejście konieczne do tego, żeby móc się nauczyć tradingu i gdybym 14 lat temu miał inny wybór, albo dzisiaj z tej perspektywy, na pewno bym się nie zdecydował. To znaczy drugi raz bym tego nie zrobił w ten sam sposób. Fajnie, dzisiaj mogę powiedzieć, tak, dużo rzeczy doświadczyłem, popełniłem mnóstwo błędów, to mnie wielu rzeczy nauczyło, ok? Ale nie musiałem tego robić i nie straciłbym po prostu masy czasu, a to jest według mnie coś, co jest bardzo istotne. Idąc dalej, drugie podejście to jest podejście w oparciu o szkoły, kursy różnego rodzaju, czy szkolenia i jest tego całe mnóstwo na rynku, różnego rodzaju szkoleń, 10 godzin, 20, 40, 80 godzin, jakieś wideo, jakiś PDF, dostajesz wycinek wiedzy, czasami jakąś strategię, super, masz zobaczyć sobie wideo i zacząć wdrażać, zacząć stosować i będzie działo. Problem polega na tym, że dostajesz jakiś wycinek wiedzy, bardzo często jego wdrożenie, jego zastosowanie praktyczne leży po twojej stronie, to znaczy ktoś ci powiedział teorię, pokazał ci 2, 3, 5 zagrań na rynku i na zasadzie radź sobie i ty do końca nie wiesz, jak to zrobić. Mało tego, okazuje się, że ta strategia, ten pomysł, ten kurs, ten materiał, to szkolenie, no było atrakcyjne i było ciekawe i może działało, może płaciło, ale rok temu, 2 lata temu, teraz rynek zmienił się, rynek się zmienia, jak to się mówi, razem z nami, razem z uczestnikami tego rynku. No i w zasadzie co z tego, że przeszliśmy kurs, zdobyliśmy wiedzę, jak to się na ten moment nie sprawdza i trzeba byłoby już coś zmodyfikować, co zmienić. Pomijając już, że żaden kurs 40, czy 60, czy 80, czy nawet 100 godzinowy nic ci nie da. I to jest druga droga, która może prowadzić do sukcesu. Czy masz gwarancję, że go osiągniesz? Znowu odpowiem nie, dlatego że dużo zależy od twoich umiejętności wdrażania różnego rodzaju teorii, różnego rodzaju planów i odniosę się, zrobię takie porównanie do, nazwijmy to, naszego zdrowia, czy w ogóle takiego lifestyle'owego podejścia. Na zasadzie wielu z nas próbowało w swoim życiu zmienić dietę, chodzić na ćwiczenia systematycznie, tutaj zmienić swoje życie. No i okazuje się, że w momencie, kiedy zrobiliśmy sobie internetowo, online'owo jakiś plan żywieniowy, jakiś zestaw ćwiczeń, fajnie, że go mamy w telefonie, fajnie, że mogliśmy go wydrukować, to jego praktyczne stosowanie tak na co dzień w życiu jest po prostu trudne, bo musimy zmienić swoje przyzwyczajenia, swoje podejście. Mało tego, nikt nad nami nie stoi i nie mówi, słuchaj, wstań dzisiaj i zróbmy to i to i to, bo będziesz mieć takie inne efekty. Nikt nas do tego nie motywuje, a więc to się wszystko opiera o nasze podejście, nasze zaangażowanie, jak bardzo nam się chce. Ja wychodzę z założenia, że nam jako ludziom chce się spalać tej energii, czy wykorzystywać tej energii jak najmniej. Jeżeli nie ma bodźca zewnętrznego, kogoś albo czegoś, co mnie zmotywuje, co mnie trochę zmusi do działania, to istnieje bardzo duże ryzyko, że odpuszczę. I dlatego te dwie drogi dzisiaj się nie sprawdzają. Istnieje trzecia droga, która w mojej ocenie jest na ten moment najlepszą formułą i to nie w odniesieniu tylko do tradingu, ale do wielu różnych aspektów rzeczy, które można robić, czy których można się nauczyć, bo tradingu można się nauczyć.
To jest takie podejście, czy też takie działanie w oparciu, po pierwsze, o czyjeś doświadczenia, okay? Czyli bierzesz kogoś, kogo możesz poznać, kogo możesz dotknąć, z kim możesz porozmawiać, z kim możesz się skonsultować i mówisz, słuchaj, usiądźmy razem i pokaż mi, co robisz, ale nie w zasadzie pokażesz mi raz, tylko umówmy się na systematyczną pracę, trochę jak na siłowni. Jeżeli pójdziesz raz z trenerem poćwiczyć, sorry, ale efektów nie będziesz mieć. Ale jeżeli zaczniecie systematycznie ćwiczyć, w tygodniu będzie za pierwszym razem, zrobicie to raz, później będziecie dwa razy, później trzy razy i systematycznie będziecie powtarzać, ćwiczyć, ale ta osoba będzie robiła to z tobą, będzie ci pokazywała, jak te ćwiczenia zrobić w sposób poprawny. Będzie dostosowywała obciążenie, tempo, będzie sprawdzać, czy ty robisz w domu rzeczy, w cudzysłowie teraz mówię, w domu odpowiednie rzeczy, nie wiem, dbasz o zdrowie, o dietę, czy ci odpuści. Jeżeli to jest ktoś, kto jest dobrze przygotowany, ktoś, kto jest profesjonalista, to oczywiście ci nie odpuści. I w treningu jest dokładnie tak samo, to znaczy roczny mentoring, który realizujemy, właśnie jest takim założeniem, to znaczy siadamy sobie wspólnie przy stole, to mówię w cudzysłowie, już siadamy przy stole, dlatego że działam online'owo, ale ty siadasz naprzeciwko kogoś, kto już to robi i robi to codziennie, nie raz w tygodniu, nie raz na dwa tygodnie albo jak mu się zachce, tylko w sposób taki codzienny, systematyczny ktoś pracuje i mało tego, robimy to w ten sposób, że mówimy o tym, słuchaj, my dzisiaj mamy plan o godzinie takiej, o godzinie takiej, o godzinie takiej, o godzinie takiej i bądź razem z nami, funkcjonuj razem z nami, ucz się razem z nami, bo to jest pewien proces, zobacz, jak to robimy na żywo, fajnie, tak, teoria też będzie, wiedza też będzie, ale musisz zobaczyć praktykę, musisz się tego nauczyć i nie ma według mnie niczego lepszego niż takie pełne zanurzenie się w tym, czym jest trading, czyli otoczenie się ludźmi, którzy się po prostu tym zajmują tak na co dzień. Jeżeli obserwujesz, mało tego, jeżeli ktoś ci podpowiada, słuchaj, tu warto, żeby wyciągnąć sobie takie inne wnioski, warto sobie to zanotować, zapisać i ty to zaczynasz robić i się okazuje, że podczas kolejnego spotkania ten ktoś no nie zapomniał, kim jesteś, tylko mówi, słuchaj, ostatnio się widzieliśmy, ostatnio ćwiczyliśmy, ostatnio robiliśmy, no teraz idziemy dalej, kolejny krok, kolejne działanie. I w takim rocznym mentoringu ja trochę porównam się do tych 60 czy 80 godzin kursów, szkoleń. No w tygodniu, w jednym tygodniu takich naszych spotkań, takich sesji na żywo, na rynku, gdzie omawiamy rynek na żywo, nie na historii, jest co najmniej 25 godzin tygodniowo. Oczywiście nie musisz być na wszystkim, ale to jest pewne rozwiązanie dla kogoś, kto chce to zrobić na 100%. I teraz, czy się tego nauczysz, czy będziesz mieć efekty? Przy tej trzeciej opcji jest, powiedziałbym, największe prawdopodobieństwo do tego, że tak będzie, ale stawiam jeden warunek, że nie będziesz szukać wymówek, dlatego że my, pracując razem wspólnie, każdego dnia mówimy, słuchaj, przyjdź, chodź, bo my działamy, bądź razem z nami, ucz się razem z nami, działaj razem z nami, handluj razem z nami, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze. Oczywiście, jeżeli znajdziesz wymówki i będziesz sobie odpuszczać, sorry, ale nikt cię tego nie nauczy, nikt ci tego nie pokaże. I najważniejsza rzecz, niezależnie, którą z tych dróg sobie wybierzesz, czy tą pierwszą, ja ją przechodziłem doskonale, wiem, z czym się wiąże, drugą czy trzecią, nie ma znaczenia, którą z tych dróg wybierzesz, jeżeli nie będziesz zasuwać, jeżeli nie będziesz cisnąć na maksa, to niczego nie osiągniesz. I to niestety dotyczy nie tylko tradingu, ale wielu, wielu dziedzin naszego życia. Jeżeli nie dajesz siebie maksa, to efekty też masz takie nijakie. A więc którą drogę ty wybierasz? Podziel się koniecznie poniżej w komentarzu, a tymczasem zaraz obok na miniaturce, jak sobie klikniesz, to przejdziesz do nagrania, w którym Paweł odpowiedział na pytanie, czy potrzebne są w takim układzie jakieś predyspozycje do tego, żeby zostać traderem, żeby zajmować się tradingiem. Zobacz, co na ten temat ma do powiedzenia. Kliknij zaraz obok.